Dzień dobry. Bardzo serdecznie witam Was i pozdrawiam z parafii ewangelickiej w Mikołajkach na Mazurach. Mamy dzisiaj czwartek, trzeci dzień listopada. Boże Słowo wyznaczone na dzisiejszy dzień w książeczce z Biblią na co dzień czytam w księdze Ezechiela i w liście apostoła Pawła do Rzymian. Gdy znowu zgromadzę dom izraelski spośród ludów, wśród których byli rozproszeni, wtedy na oczach narodów dowiodę na nich swojej świętości, mówi Pan. Nieodwołalne są bowiem dary i powołania Boże, pisze apostoł Paweł w 11 rozdziale listu do Rzymian. Czy Bóg mnie kocha? Czy jestem dla Niego ważny, ważna? A może o mnie zapomniał? Może nie zasługuję na Jego atencję? Może są lepsi ode mnie, bardziej wierzący, pobożni, wiodący bardziej bogobojne życie, bardziej zasługujący na Jego miłość? Czy Bóg mnie kocha, mimo że czasem nie pasuję do wyobrażeń tych bardziej pobożnych, przekonanych o swej doskonałości, dziękujących jak faryzeusz Bogu za to, że są inni niż ja? Czy Bóg mnie kocha, mimo że ludzie mieniący się wierzącymi mną pogardzają, wytykają palcami, odsuwają na margines, bo nie pasuję do ich wyobrażeń? Czy to moja wina, że wyglądam inaczej? Jestem za gruby, za chudy, za niski, za wysoki, myślę inaczej, kocham inaczej? Czy to nie Bóg mnie tak stworzył? Dlaczego niektórzy mieniący się nauczycielami i pasterzami porównują mnie do choroby zakaźnej lub autobusu? Czemu to robią, skoro mnie nie znają? Nie wiedzą, co przeżywam, z jakimi wyzwaniami się mierzę? Do tych przemyśleń skłoniły mnie dzisiejsze teksty biblijne, zwłaszcza ten drugi z listu apostoła Pawła do Rzymian, ale też obserwacje ludzi, zarówno tych, którzy w jakiś sposób nie pasują do większości i niejednokrotnie cierpią z tego powodu, jak i tych, którzy uważając się za autorytety w dziedzinie poznania Boga i Jego woli, rzucają oskarżenia, dzielą, odsądzają od czci i wiary. Tym, którzy z jakiegoś powodu czują się odrzuceni i nieakceptowani i zadają sobie wymienione na początku pytania, chcę powiedzieć: Bóg jest miłością, kocha cię. I nie musisz wątpić w Jego miłość. Faryzeusze byli, są i będą, ale się nimi nie przejmuj. Syn Boży, Jezus Chrystus umarł za ciebie na krzyżu. Bóg w chrzcie powołał cię, byś był, była Jego dzieckiem. Nikt ci tego nie odbierze. Jego powołania i dary są bowiem nieodwołalne. Tylko wierz i ufaj. Amen. Pomódlmy się. Wszechmogący Panie i Boże, Tobie chcemy dziękować za kolejny dzień naszego życia. Tobie chcemy dziękować za to, że Ty, Panie, jesteś miłością. Za to, że Ty, Boże, stworzyłeś nas na swój obraz i swoje podobieństwo. I w każdym z nas jest Twoja iskra. Dziękujemy Ci za to, że Twój Syn Jezus Chrystus umarł za nasze grzechy na krzyżu. Dziękujemy Ci, Boże, że możemy przyjmować z wiarą Twoje przebaczenie. I prosimy Cię, pobłogosław nam ten dzisiejszy dzień. Bądź z nami i prowadź nas. I uświadamiaj nam każdego dnia na nowo, że Twoimi dziećmi jesteśmy, że kochasz nas, że jesteśmy powołani do tego, by otrzymywać i przekazywać dalej Twoją miłość
W imieniu Jezusa Chrystusa, naszego Pana i Zbawiciela. Amen. Pragnę Wam wszystkim życzyć dobrego, udanego dnia. Zostańcie z Bogiem.